Witam wszystkich. To będziemy robić rębak z wyrzutem. Tu już przygotowałem w czwartek ramę i nogi. Nogi z profila 50x50, ścianka trójka. Mamy tak, tu noże przygotowane z resora, już wywiercone. Teraz trzeba będzie przyłożyć to do tych płaskowników i odwiercić dziury. To zrobimy. Potem przymocujemy do tych płaskowników. To też postaram się wszystko pokazać. To będzie wałek wciągający, też już z grubsza przygotowany, i wałek napędowy, to jest koło na dwa paski, średnica bodajże 27 cm, 270 mm, dwa łożyska samonastawne z obudowami, no i tu trzeba będzie tego freza obtoczyć i zabić i obspawać do napędu. No a tu macie to, co było przygotowane już, co w czwartek mi się udało zrobić. To krok po kroku, to jest w wcześniejszym filmiku. To w prawym górnym rogu wrzucę link. No dobra, to bierzemy się do działania. Zaczniemy od tych noży. Najpierw ich przyłapię i wywiercimy dziurki. Dobra, do dzieła. Dobra, przyłapałem sobie spawareczką tego noża z płaskownikiem. Ten płaskowniczek to jest 90, grubość 10 mm, 23,5 szeroko. Taką mam odległość między tymi płaskownikami na bębnie. A nóż to jest, wygląda, że ma około 8 mm grubości, a wysokość 75-76 mm. Dobra, to na wiertarkę i wiercimy te 4 otwory. Dobra, ostatni otwór. Wiertło 12, średnica 12,5, idzie bardzo dobrze, funkcjonuje to wiertło. Dobra, dowiercimy to, odklikujemy te połapane boki, będziemy mogli skręcać nóż do płaskownika. Dobra, mamy otwory w nożach, w płaskowniku, to przykręcamy. Mamy tu śrubeczki twardości 10,9, nie bardzo to widać, o, teraz widać, to jest M12, no i damy samokontrujące nakrętki podwójne, 4 śruby i 8 nakrętek na nóż. Dobra, przykręcamy. Dobra, mamy po jednej nakrętce przykręcone. Wziąłem sobie najmadło, bo za bardzo mi to wszystko tańczyło. Dobra, to damy jeszcze po kontrze. To już jest dobrze dokręcone. I bierzemy się za drugi nóż. Dobra, noże skręcone. I teraz najważniejszy element całej układanki. Musimy tak zamocować te noże obrotowe na bębnie, żeby nam idealnie cięły po tej płaszczyźnie noża stałego. Żebyśmy mieli tutaj idealny poziom, no i tutaj praktycznie tą szparę na zero. I oba noże muszą być tak ustawione. Dobra, jeden mamy wstępnie przyłapany. Delikatnie dotyka, ale jak widać, tu jest tam milimetr, może niecały, szpary,
Tu jest na zero. Nie ma. Całkiem jest nieźle, dobra. Wstępnie ten jest przyłapany, to ten zostaje. Teraz drugi. Dobra, mamy i drugi. Też nam dotyka. Ładnie jeden nóż o drugi. Jest delikatny prześwit. Tu praktycznie na zero. Tutaj też tak gdzieś z pół milimetra, może milimetr. Nie, no jest w porządku. Ok. Dobra, ładnie dotykają. Obspawamy te płaskowniki jedne do drugich, to z nożami do tych nośnych. One wtedy trochę odejdą, bo naprężenia spowalnicze to sprawią, ale potem temperatura spadnie, to wróci na swoje miejsce. Ok. To teraz tak, nad nożami tu musimy opory przyspawać. Mam taki pręt kwadratowy 10x10 czy 12x12, żeby nam nie obcinało tych śrub. Bo jeśli bęben będzie uderzał wraz z nożami o stalicę, to te noże by się nam przesuwały i obcinałyby nam śruby. A tak to ten opór będzie nam trzymał te noże. Dobra, działamy. Mam dwa pręciki obcięte. Tak wyglądają. Jeden, drugi. Dobra, przykładamy tak, żeby on tu dobrze przylegał do noża. I obspawamy. Ciężko mi się dzisiaj robi, bo w czwartek palce wsadziłem w szlifierkę. Jeden do kości i to jeszcze na zgięciu. Ale nic, jakoś musimy dać radę. Mamy obspawany pierwszy opór. No nic tu się bardzo nie podniosło. Ładnie dolega do noża. W porządku, myślę, że powinno wytrzymać. Dobra. Dobra, noże, opory są. O, ładnie. Słychać, ładnie noże dolegają jeden do drugiego. Teraz tak. Musimy wprowadzić tutaj te blachy odpowiedzialne za wyrzut. Mam tutaj taki kawałek blachy piątki. To ile tu tam trzeba? 16. 16 na 20 niecałe 3. 16 prawie na 23. Dwa kawałki blachy, dzięki któremu z rąbki będą wyrzucane. Tu mamy ten kawałek blachy. Dobra, w międzyczasie zabiłem sobie klinik do zębatki, która będzie nam uruchamiać wałek wciągający. Nie bardzo to widać, ale zagnitowałem też sobie w środku. O właśnie. Na śrubkę 10. To potem obspawamy tego klina. On będzie wyciągany z całą zębatką. A tu będzie blokada jeszcze ze śruby, żeby nam to nie spadało. Dobra, to obspawam i zakręcam śrubkę na to. Dobra, blaszki sobie dociąłem. Nawet ich nie szlifowałem, bo i tak całe będą obspawane dookoła, także nie ma potrzeby. Teraz trzeba by je zamontować. I one powinny być zamontowane praktycznie pod kątem prostym do noża. O, coś takiego. Tak, żeby między tą płaszczyzną ze śrubami, a tą blachą był kąt prosty. No i obspawujemy do tych grubych płaskowników, do tego wałka głównego z bębnem, no i tutaj do tego płaskownika przy nożach, dookoła z dwóch stron. Blachy do wyrzutu mamy przyspawane. Gorące wszystko. Z jednej, z drugiej strony, tak żeby bęben nam się usztywnił, to tu nie ma mowy o żadnych pęknięciach.
i żeby coś poszło nie tak. Tu mamy elegancko obspawane. Jedna, druga strona. No dobra, jest w porządku. Tu jest ta zębatka przykręcona z klinem. Jest zabezpieczone. Dobra, także bierzemy się teraz za przód i tutaj damy takie profile, jeden i drugi, i na to blachę, i to będzie wsad do naszych gałęzi. Profile mamy przyspawane, już obszlifowane, to jest, nie wiem, 15 na 40 na 30, ścianka dwójka, coś takiego. Miałem już taki materiał, 1,20 m przeciąłem na pół. I tak, tu jest wcześniej blacha 5 mm grubości. Wcześniej dawałem jednolito od samego noża, tutaj do początku wsadu, ale tutaj jak bęben idzie i dociska te gałęzie i one tłuką tak de facto o tą blachę razem z wałkiem podającym, to po prostu tu się robiły wgłębienia i ta blacha się gięła. I teraz tu jest grubsza blacha, na to jeszcze idzie blacha 2,5 razem aż tutaj do końca, do wsadu. I teraz jest to mocniejsze i już nie ma problemów z wyginaniem się blachy. Dobra, narysowałem sobie, jak to ma wyglądać. Wężej to jest 35 cm, przy wsadzie 60, cała długość 85 cm. Dobra, moi drodzy, blacha wycięta, przyłożona, od góry tu już jest połapana, także w porządku. Teraz muszę to odwrócić i z dołu poprzyłapywać te rury prostokątne, blachę. I wszystkie elementy, które do tej pory nie były, od dołu obspawane. Dół mamy połapany, ładnie obspawany. Blachy do profili, jedna, druga strona obszlifowane. Tu też mamy tak oddany płaskowniczek, to jest 60 na 10, do tego, żeby przykręcony na tych śrubach nóż stały, stalica. Był jeden taki przypadek, że nie było tego i nam tutaj się wygięło. Wygiął się ten kątowniczek. Teraz mamy wzmocnienie. Także nic takiego się już nie dzieje. Dobra, jedną blachę boczną do obudowy bębna wyciąłem. To została nam jeszcze jedna. I zaczniemy powoli obudowywać bęben. Potem zrobimy to rurę wyrzutową. No i to klapkę, żeby nam za daleko nie wyrzucało z rąbków. I co, miało być wszystko ładnie, dobrze, robota cychwuch, a tu niestety jest wstaweczka, bo ten kąt wypadł z bębna od podłogi, totalnie nie grało z tym. Za bardzo to było pionowe i by się od tej ściany z rąbki odbijały, no i by to nie wyrzucało. I niestety musiałem wstawić tu klin i z tej strony też tu będzie klin, żeby zrobić tutaj o stąd jedną linię. No ale nic, potem się ładnie uspawa i będzie dobra robota. Boki mamy osłon do bębna i z takiego oto celowniczka wziąłem sobie cztery takie małe kątowniczki, wywierciłem dziurki. To jest otwory na otwór 11, żeby weszła śruba M10. I teraz będę musiał przyspawać te elementy właśnie do tych boków, do tych blach, i jeszcze wywiercić dziury
tutaj w tej ramie, w tym co w Niku 80. I cztery takie elementy. Najpierw przyspałaś do tej blachy, potem wywiercić dziury w tym celowniku, no i skręcić to śrubami. A potem damy tu blachę od góry. Więc tak, do boku tej blachy do obudowy bębna tej bocznej przyspawałem te kątowniczki z wywierconymi dziurami. To już jest przyspawane na dobrze. I od razu zaznaczyłem sobie punkty. Jeszcze punktakiem muszę zrobić dołki. W tym miejscu muszę wywiercić otwory, żeby przykręcić śrubą te osłony. I z drugiej strony to samo. Cyk, cyk. Ścianki boczne, osłony sobie przykręciłem, na razie byle jak, bez podkładek, potem na końcu będziemy dawać podkładki i śruby, te nakrętki samokontrujące, ale to i tak jeszcze będziemy zdejmować cały ten wyrzut, obspawywać, szlifować, na razie nie ma potrzeby tego robić na gotowo. Dobra, wyciąłem sobie blachę, która będzie blachą tutaj na górę, na bęben. No tylko tak, tutaj jest półokrągłe na bocznych. Na tej blachy 2,5 mm to będzie ciężko tak nagiąć. Dlatego co 3 cm, myślę co 3, może co 4, przecinam ją delikatnie. Tak jakieś 1,5 mm, może do 2. I wtedy ją ponaginam, bo tak to nie mam giętarki. No i po prostu tak robię. Tak wygląda ta blacha poprzecinana. Delikatnie, co 4 cm, jedynie na początku jest dłużej, bo tu jest kawałek prostej. No i wimadle ponaginana, teraz aby trzeba ją podociskać ładnie i obspawać. Jak na początek nawet nieźle pasuje. Więc górną osłonę do bębna już przymocowałem, przyłapałem i od razu blaszki dociąłem z przodu. I tu będą jeszcze takie blachy prowadzące, żeby gałęzie trafiały prosto pod nóż. No a tutaj są te dwa płaskowniki, także tu nie jest miejsce na cięcie, także to sobie zabudowałem i z przodu by było na tyle. I teraz tak, weźmiemy sobie jeszcze blachę z tyłu. Ten tutaj jedną taką prostokątną dotniemy, no i zajmiemy się wyrzutem. Dobra, tylnią ściankę do wyrzutu już wstawiłem, pasuje i od razu sobie dociąłem z blachy taki boczek, to będzie od wyrzutu boczna ścianka. Jedną ręką ciężko trafić. O. No dobra. Coś takiego. I pozostaje mi jeszcze z drugiej strony wyciąć taki jeden. No i przyłapiemy. I potem zostanie tylko jedna ścianka do wyrzutu. Przód, tył. I wszystko to pospawać. No i ściany wyrzutu mamy wstępnie zamontowane. Przyłapałem z jednej i z drugiej strony punktowo. Teraz bierzemy się za przód, tył wyrzutu. A potem za blachę tą końcową z regulacją z rąbków. Wyrzutu z rąbków. Tak, tylnie osłonę mamy, ale też będzie taka sytuacja jak wcześniej, trzeba będzie tutaj co 3 cm, co 4 naciąć, żeby móc to zgiąć i dociągnąć do górnej części. No i tutaj wyszło tak sobie, na razie tylko jest przyłożona, trzeba będzie to ściskami u góry naciągnąć. Dobra, domordowałem to, ale nie było lekko.
i młotek, i ściski na siłę, ale dobra, jest, trzyma się. Nieźle. Jeszcze jedna tutaj blacha, analogicznie do tej wyżej. Tylko przecięcia wyjdą od góry, od środka. Udało się i to od spodu też przymocować. Pomogłem sobie ściskami dwoma. Tak to wygląda w środku. Teraz to trzeba będzie ściągnąć całe, wszędzie obspawać. I obszlifować.